Witajcie kochani, z tej strony Gosia. Dziś przychodzę do Was z nowością. Jest to sekator firmy Stihl. Jest to Asa, nowość na rynku. Zaraz Wam pokażę, co on potrafi, bo ja jestem nim zachwycona. Sekator przyjdzie do Państwa w takim pudełeczku i jest tutaj w takim zestawie. Jest oczywiście instrukcja, jest akumulator, ładowarka, no i sekator zabezpieczony plastikową obudową, taką osłoną. Sekator jest wyposażony w kluczyk, który służy do regulacji ostrzy. Super jest to, to można będzie je wymienić. Tutaj. Po użytkowaniu należy pamiętać o konserwacji i czyszczeniu tych ostrzy. Fajne jest również to, że ten kluczyk tutaj jest schowany i po prostu nie zgubimy go. Bierzemy sobie akumulator, wkładamy go tutaj do... Jest takie kliknięcie, więc wiemy, że zaskoczyło. Akumulator powinien starczyć na około 2000 cięć. Tutaj jest specyfikacja akumulatora. I tutaj jest guziczek, na którym włączamy sekator. On sygnalizuje i jest włączony. Świetne jest również w tym sekatorze to, że tutaj mamy wyświetlacz, który pokazuje nam, ile procent baterii pozostało. To pierwsze. To drugie jest na wyświetlaczu szerokość rozwarcia ostrzy. Tutaj po prostu widzimy to pierwsze i to drugie, jaka jest grubość cięcia gałęzi. I ten ostatni wskaźnik pokazuje nam całkowitą liczbę cięć. Także to jest super, bo wiemy po prostu, ile tych cięć możemy zrobić. Za każdym razem, jeżeli gdzieś zapomnimy, to on się po prostu nam sam wyłączy. Sekator ma bardzo ostre noże, więc naprawdę trzeba uważać z nim, bo naprawdę przycina i cieniutkie gałązki, i grube gałązki, więc żeby czegoś nie przyciąć za bardzo. Świetne również oprócz tego wyświetlacza jest to, że dźwignia tutaj podąża, tutaj sekator podąża za ruchem palca, czyli nie działa automatycznie, tylko po prostu macie nad tym kontrolę. Więc to jest super, bo coś gdzieś zrezygnujecie z tego cięcia i on po prostu nie przytnie Wam tego. Tutaj sekator posiada również skróconą instrukcję, jak to działa wszystko, więc naprawdę jest bardzo łatwy w obsłudze i myślę, że każdy sobie tutaj z nim poradzi, bo naprawdę tylko akumulator włożymy i po prostu możemy działać. Tutaj jest wszystko napisane, jak to działa. Mam nadzieję, że będzie mi długo służył, bo naprawdę jest świetny ten sekator. Tutaj mamy rozstaw noży. Przyciskamy, czekamy. On się tutaj zmieni na tą drugi. Widzicie, zmieniło się i jest mniejszy ten rozstaw noży. I znów przyciskamy. Tutaj zasygnalizował tą zmianę. Jest bardzo prosty w obsłudze. Jeśli ktoś posiada inne narzędzia Stihl z tej serii AS, to można ten sekator zakupić bez ładowarki i akumulatora. Wtedy będą pasować z tych innych urządzeń. Ubieramy okulary, rękawice. Tutaj mam taką grubą różę i ona mi tutaj uschła, więc chciałabym sobie to usunąć. Ten sekator radzi sobie świetnie z takimi grubymi gałązkami. I tutaj druga. To tu uschło. Po prostu jedno cięcie i świetnie sobie radzi, żeby wyciąć taką grubą gałązkę po prostu. To jest suche, także świetnie sobie radzi ten sekator z takimi grubymi gałęziami, także już nie będę musiała mieć dwóch sekatorów, żeby wiosną poprzycinać moje róże, bo zawsze się zdarzało, że ja gdzieś zostawiłam ten drugi sekator i później szukałam go w ogrodzie, gdzie ja go zostawiłam.
łatwo ścięcia. Cienkich gałązek oraz takich grubszych. I precyzja cięcia. No i super się po prostu tym robi. Jeszcze idziemy coś grubszego. Sekator świetnie się nadaje do przycinania takich grubych gałęzi, jak również cieniutkich. Na przykład jak robicie w sadzie, no to żeby dociąć tak na płasko. Więc super i cięcie jest precyzyjne. Tutaj jest hibiskus bagienny i ja sobie go będę przycinać, bo ja go później będę przykrywać tutaj taką, bo one mogą przemarzać, więc ja sobie tutaj go przytnę. I ja tak przycinam na około 10 cm i później to będzie zasypane korą. No i bardzo szybko to idzie, naprawdę sprawnie, super. Jestem naprawdę zadowolona z tego sprzętu. Ja go testuję dopiero od kilku dni, ale już jestem bardzo pozytywnie nastawiona do niego, bo wiem, że wiosną po prostu mam bardzo dużo cięcia. No i wiem, że to będzie naprawdę super pomocnik. No bo już nie będę na dwa sekatory, tylko po prostu ten jeden sekator mi wystarczy do tego i takiego grubego cięcia, i do takiego cienkiego. Także naprawdę sobie świetnie radzi. Maliny. To są maliny jesienne i ja sobie zawsze je przycinam. Albo wiosną, albo jesienią. Wszystko jedno kiedy. Bateria starczy na 2000 cięć. No i praktycznie można powiedzieć, że ja tutaj nic nie zużyłam tej baterii. Po skończonej pracy oczywiście sobie go wyczyścić, zabezpieczyć